Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, speedrun 2.0, ranking 2.292. No trzeba spróbować dojść do tego rankingu 2.300 i też wspinać się powoli po ranking 2.400. Zanim rozpocznę, to przypominam, że szachowe fundamenty, mój autorski kurs, taka mała kobyłka, jest do kupienia tylko do 28 września do godziny 22. Cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem, za co już dziękuję nowym kursantom. Widzimy się na pokładzie, a tymczasem rozpoczynam tutaj speedruna 2.342 i super, jedziemy z tematem. Przypomnę tylko, że wszystkie linki, jeśli chodzi o kurs, podepnę w opisie i w komentarzu. E4, no to zagrajmy może jakieś ludzkie posunięcie tym razem, czyli posunięcie C5, ale może A6. Nieco takie lewuski lubię sobie zagrywać. Skoczek C3, dobre zagranie, skoczek na C6. Naturalnie sobie wyprowadźmy figury. Ok, jest posunięcie G3, no to chyba zagram G6. Ruch, który się tutaj na pewno przyda, będę miał pod kontrolą ważne punkty. I teraz myślę, że ruch D6, A6 się przyda, żeby zagrać takie posunięcie. Skoczek F6, przepraszam, goniec E3. Ok, myślę, że normalna roszada. Oczywiście D4 może być zagrane i w sumie nie zdziwiłbym się, żeby tak to poszło. H3, dobry ruch, żeby nie wszedł skoczek. Ok, ja myślę w ogóle, że zagram E5. Przytrzymam to posunięcie i teraz będę kontynuował taką drogę. Drogę B5, B4. Ok, wybicie, wybicie. Jest w porządku. Mi się podoba. Mogę grać taką pozycję zawsze. B4. Niech ten skoczek ucieka na E2. Jak wejdzie tu, to bym go od razu tam zbił. Ok, teraz tak. Jak zagram gońcem, to ten skoczek się gdzieś poruszy. Będzie F4, F5 planowany. Myślę, że zagram A5. Póki co wzmocnię tutaj i... Może goniec A6. A może skoczek D4. Grozi bicie. Jednak się nie udało tego zrobić. F4 będzie planowane. Ok, dlatego zagramy sobie skoczkiem na H5. Tutaj C3, ten skoczek może być przegoniony. Niestety. No właśnie, to mi się nie podoba. Wrócimy. Wrócimy, niestety. Bicie. Zresztą, dlaczego ja się tak śpieszę? Słuchajcie, przeciwnik też bardzo szybko gra. To jest chyba dobry zawodnik, tak jak patrzę. Całkiem niezły. A, i teraz chyba mam ciekawy ruch. Skoczek na F4. Bo jak zbiję, to zbijam tam i jest bardzo dobrze, uważam. Tylko, że po tym zagraniu on nie musi bić, ale wezmę tutaj. Mam cię. Skoczek F4. Tak się kończy, jak się gra bardzo szybko. Więc prawdopodobnie on będzie musiał zbić i ja zbiję hetmanem tutaj. Mała taktyka, taki mały zabieg kosmetyczny się udał. Hetman zbija. Hetman już ma dobrą placówkę na skrzydle. No przepchanie tak, mogę zagrać tu, mogę zbić tu, nie zbić nie chcę. F4 będzie kombinowane. Może coś takiego zagrać, tylko że za bardzo tracę kontrolę nad punktem. Ale chwila, może w ogóle tak zagrać. Fajnie go tutaj zablokować. Nie do końca chcę to zrobić. Zagram goniec A6, żeby celować tutaj. Tak raczej przeciwnik nie zagra. Chociaż może zagrać, ale nie. Jak zagra tu, to ja zbijam i wchodzę skoczkiem. Świetnie będę atakował. Dobrze, to wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Trochę szybkie tempo, powiem szczerze. Szybkie tempo. Skoczek wszedł, z tym się liczyłem. Tutaj może wejść, tu może dać szacha na F6, z tym się liczyłem. Myślę teraz, jaki mądry ruch wykonać. Może wieża A7, może to być całkiem niezłe, żeby trzymać tutaj siódemkę, żeby nie było żadnych niespodzianek. W następnym ruchu będę chyba tak planował, jeżeli się uda. Jakbym postawił tutaj pionki na czarnych polach, to byłoby ok. On może tak, ale wtedy tu. Tam się chyba nic strasznego nie dzieje. Mam nadzieję, że mi tu internet nie padnie, bo teraz coś mi tutaj mrygało. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No i cóż, tu jest związanie. No się nie może przedrzeć. Jak pionek C4, to skoczek znajdzie dobrą placówkę. Tego skoczka mam szansę zawsze wygonić tym gońcem z A6. Nie mówię, że w jednym ruchu, ale w kilku. No i grunt, żeby tutaj ustawić przeciwnika strategicznie. Jak się uda tak zagrać i tak, to będzie super. Wtedy skoczkiem tu wymienię i będzie dobrze. Po prostu będzie dobrze. Uważam, że będzie bardzo dobrze. Taka jest moja szybka ocena. Mogę się zawsze mylić. To nie jest tak, że
Mówię prawdę, jakby to nie brzmiało. Dobra. Teraz tak, zagram tu, on tu, ja tu. Dobra, G5. G5 muszę zagrać, bo on już szykował takie posunięcie. Jak tak zagra, to może nawet odejdę i wieża, i tam coś będę kombinował przez G4. Dokładnie, król H8. Teraz muszę gońca przerzucić tutaj i będę mógł tego skoczka sobie walnąć, tylko skoczek mu nie będzie miał dobrych odejść, ale będę straszył przynajmniej. Tu będę straszył, tu już nie będę straszył. Jeszcze wieża G8. Zobaczymy w jakiej kolejności. Najważniejsze dla mnie jest to, że on nie ma ruchu F4 i nie może jakoś uaktywnić swoich figur. To jest dla mnie ważna informacja. Mi się bardzo to podoba. Gość według mnie bardzo szybko pograł, ale zobaczymy, co będzie dalej. W ogóle jak się uda wygrać tę partię, jakby się udało wygrać, to przekraczam 2300, słuchajcie. O, może być kluczowy moment. No dobra. Jest ruch A3. To sprytny ruch. To jest sprytny ruch, muszę przyznać. Dlatego, że on szuka kontry z tej strony. Może w ogóle tak przepchać i... Tak, ja to przepcham. Nie pozwolę mu na otworzenie żadnej linii. On oczywiście może coś takiego zagrać. Zawsze wieżą mogę tu na chwilę obronić. Nie będę tego pionka za wszelką cenę bronił oczywiście, ale na chwilę mogę obronić. Przepchanie po prostu blokuje tutaj pewne zapędy mojego przeciwnika i po takim ruchu... W ogóle mi się wieża A7 bardzo podoba. Fajnie trzyma punkt E7. I goniec C8 i tam celuje. Wieża G8 i potem ewentualnie G4. No właśnie, on tutaj może próbować wymienić hetmany. Wieża G8 wydaje mi się sensowniejsze póki co. Za chwilę tak. No bo już jakimś tam ruchem grożę. Oczywiście zagranie od razu niekoniecznie może spełnić swoją rolę dobrą, więc tutaj nie trzeba się śpieszyć. A ten ruch w ogóle chyba nie wyszedł przeciwnikowi. Aha, bo on tutaj zagra. Jak tak, to on odejdzie. Jak zbicie, to tutaj będzie się bronił. Dobra, gram tak. Celuję w H3. W sumie tak patrzę, że może by warto było gońcem wcześniej zagrać, że właśnie, żeby nie było tego ruchu, ale mądry Polak po szkodzie. Chociaż tu nie ma żadnej szkody, mi się wydaje, póki co. Trzeba się zastanowić chwilę. Mogę tak i postraszyć zbiciem, tylko skoczek nie będzie miał dobrych odejść. Z drugiej strony, jak zagram tak... Tak, tak... Może wieża G6. Podważę pionka i spróbuję tutaj postraszyć i tego pionka wziąć. Zawsze tak będzie jeszcze groziło, chociaż to nie jest jakaś super groźba. No właśnie, tutaj się trzyma. Pytanie, czy on tak będzie chciał zagrać. Może chcieć. Chodzi też o to, że ten skoczek nie będzie miał aktywnej gry, jeżeli ja zbiję tego skoczka tutaj pionkiem. Bardzo mnie ograniczy. Może H5 w ogóle, bardzo ryzykownie to wygląda H5, wolałbym H6. Tylko, że tutaj... Dobra, gramy tak, bo nawet jak on zagra tutaj, to ja nie muszę reagować i mogę czekać na bicie. Zgoniec E6 to jest poprawienie raczej figury. Może w ogóle przerzucić się tu, nie, bo skoczek tutaj... Może tak w ogóle zagrać teraz, wyczekać nieco. Dobra, zagram A4, wyczekam pozycję, nie pozwolę mu samemu zagrać A4, pionek się pilnuje. Skoczek zawsze jakąś tam ma furtkę, chociaż to może nie mieć znaczenia. Ok, zawsze mogę wrócić. Jeżeli zbiję, zbiję. To też jest ciekawe, tutaj, tutaj. No nie, to muszę chyba wrócić wieżą. Ha, on zagra wieżę G4. Trochę tego nie przewidziałem. Hetman oczywiście nie ginie, tylko ten pionek będzie miał problem. Czyli on tu się tymi figurami jednak rozpanoszył, a wydawało mi się, że to ja mam tutaj pozycję w miarę ok. Jeszcze coś takiego, wieża tu, tu, wieża tu. Szybki jest tymi wieżami niestety. Zbicie, zbicie tutaj, powiedzmy, strasznie nie chcę tam grać. Tu, 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 nie podoba mi się. Może tak.
Może tak, żeby jednak mieć H6. O właśnie. Czy to coś zmienia? Nie wiem. W ogóle ja chyba teraz mam gorszą, coś mi się wydaje. No muszę H6, nie mam wyjścia. H4 może nastąpić w pewnym momencie, ale to jeszcze mogę przytrzymać i tak zagrać, żeby trzymać wieżę. Strasznie się ściśniło. Już mi się coraz mniej ta pozycja podoba, niestety. Jego figury się po prostu rozszalały. Ok, poszło H4, muszę wieża koniecznie, żeby mieć możliwość zbicia. Ewentualnie, no, muszę mieć możliwość po prostu bronienia wieży na G8. Hetman, a no właśnie. Może tu oddać pionka i wejść skoczkiem. To będzie chyba dobry pomysł. Skoczek E7 wprawdzie będzie. Trochę intuicyjnie tutaj pograłem. Trochę intuicyjnie. Może tutaj w ogóle. Nie, no bo tutaj będzie masakra. Czekam na jego bicie, na wymianę hetmanów. Tu poświęcam pionka i wchodzę skoczkiem i coś straszę. Muszę straszyć. Taki ruch może nastąpić. Wtedy gram tu. On tu. Ja tu. I potem wybijam. No, coś tam może. W sumie nie wiem, co to będzie. Nie będzie chyba za dobrze. A coś grać trzeba. Może jeszcze po tym ruchu jest bicie. Wygląda to strasznie źle, ale tu po prostu może trzasnę. Tu te pionki będą. Bardzo, bardzo ciężko będzie to wyglądało. Tutaj poszło. To ciekawe. Znaczy, no wybić muszę, nie mam wyjścia. Te pionki są bardzo groźne. Aha, taki ruch. Aha, mogę najpierw zagrać tak. Mogę po prostu zaatakować. On nie może wybić, bo mam tutaj. A nie, co ja w ogóle gadam? Może wybić. Ale nie, chwila, bo jak zagra tak. Aj. Krzysztof, co ty zrobiłeś? Zapomniałem, że tu nie mogę. Mi się coś ubzdurało, że tu jest z szachem to wejście. No widzicie, gram tragicznie, ale chwila, no jeszcze tam jakoś może się ratuje grając tak, on zbija, ja tu, wybijam, ratuje się na chwilę. No ale tak muszę, no nie mam wyjścia, już trudno. Pograłem katastrofalnie, a wydawało mi się, że jest bardzo dobrze. Okazuje się, że było odwrotnie. Jednak goniec na C8, wcześniej trzeba było zagrać, teraz już tak patrzę, że to faktycznie mogło przeważyć. Co zrobić? Jeszcze będę straszył tym pionkiem oczywiście. Ale to są małe straszenia. Niestety. Tutaj? Aha, proste zagranie wieżą. No tak, mądrze. Mądrze. I nie mam jak się przed tym bronić, przed matem na H8. No, na 2-300 trzeba będzie jeszcze chyba poczekać. Nawet tak i tak nic nie działa. No tak, nic tutaj niestety nie działa. Trzeba będzie uznać wyższość przeciwnika. Niestety. Lecimy z kolejną partią. Powalczmy dalej. No speedruny, widzicie, no jest jakaś magia przy tym rankingu około 2300. Ja tu mówię, że do 2400 ciśniemy, a tu się okazuje, że będzie bardzo to trudne. No ale jeszcze powalczymy. Może jakieś ciekawe partie się pojawią. Póki co szukam sobie przeciwnika na nowo. I tyle. Zobaczymy, z kim przyjdzie grać. Póki co nikt się nie pojawia. 2285. Cóż mogę powiedzieć? Szału nie ma. Nie da się oczywiście cały czas wygrywać i grać pięknych partii. Takie są szachy, widzicie to na moim przykładzie. Tak to już jest. Cały czas szukam przeciwnika. Długo to trwa trochę. Może sobie jeszcze raz spróbuję w ten sposób poszukać. To nie ma znaczenia, ale... Szukam sobie zawodnika z rankingu od 2260 w górę do 2685.
Wydawało mi się, że tutaj dobrze było wszystko. Powiem wam szczerze, że ten speedrun do 2400 to może trwać i rok albo dwa. Nie no, może przesadzam, ale może trwać długo. Dobrze, mamy tutaj zawodnika. No, jak będę w sztosie, no to mam nadzieję, że krótko. W takim sensie, żeby w końcu zakończyć tę serię. D4, D5, C4. Zobaczymy, jaki debiut przeciwnik wybierze, jaki wariant, co mu do głowy tu przyjdzie. E6, gambit hetmański, skoczek F3, choć jeszcze może być różnie, może być kamienna ściana. O, skoczek C6, no to chyba tak miękko. Znaczy, tak się gra oczywiście też, ale nie polecam osobom, które zaczynają swoją przygodę z szachami, takiego posunięcia. Chyba goniec F4, tak po ludzku, zaraz zagram Edge. Nie będę tutaj za dużo kombinował. Mnie interesuje rozwój figur. Oczywiście taki ruch może być. Hetman C2, wieża C1. Myślę, że tak. Z planem goniec D3, oczywiście F5 może być. O, G5 nawet się pojawiło. Aha, już wiem, o co chodzi. Aha, tutaj. Ojejku, ale no dobra, muszę tak zagrać. Bicie będzie dla mnie łaskawe, ale tak się nie stanie, bo on zagra F6. Nie zagrał F6. No dobra, to goniec i tutaj będę już strzelał. Bardzo dziwny ruch według mnie. F6 powinien zagrać, a potem H5 się ładować konsekwentnie. To nie rozumiem za bardzo decyzji. Dobra. A wiecie co? Robię długą. Co tam będziemy się czaić? Robię długą, niech się dzieje. No, G4 mogę dostać, chociaż H3. Zawsze są te dylematy. G4 jest raczej dobrym ruchem, będę musiał odejść pasywnie, ale potem przez F3 spróbuję tutaj rozbić bank. Bicie tu, to zawsze mi się wieża otworzy. A5, o proszę bardzo. Jakie odważne rzeczy tutaj gra mój przeciwnik. Czy ja mogę teraz coś takiego zagrać? Dlaczego by nie? Nie będzie A6, więc zaatakujmy pionka C7. Oczywiście taki ruch może nastąpić, to wtedy. Aha, może wybić. Dobra. Pionkiem rzecz jasna. Chodzi o to, żeby otworzyć wieżę. To jest dobra okazja. Tutaj jakieś tam opcje są. G4 na jego miejscu bym zagrał już dawno. No to hop, w ten sposób. Skoczek znalazł dobrą też placówkę. Chociaż ciężko powiedzieć, kto ma lepiej. Tej pozycji. Król B1 aż się prosi. Skoczek mi trochę przeszkadza. Dobra, może się problem sam rozwiąże. Skoczek E1 i F3 za moment. Hetman tu pilnuje. Jak F3 zagram, to. Aha, skoczek może też tutaj pójść. No to nie ma znaczenia, może mi wymieniać te figury. Skoczek bardzo solidny. C5. Wrócę. O! A to chyba błąd, bo zbijam tu, tu i tu. Hop. Znaczy mogę też zbić tutaj. Nie, no lepiej tu. On na pewno odbije gońcem tu i ja zbiję. On zbije. Aha, tutaj będę miał wjazd nieprzyjemny. Ale później zbije tam. Dlatego może nie bić tego pionka, tylko jakoś mądrzej zagrać. Może nawet tutaj lepiej. To będzie zdobycie pionka. Dobra. Lecimy z tematem. Lepiej tak, według mnie, bo tutaj ten goniec by się rozszalał, na F5 by poszedł, kontrę by złapał, a nie, goniec sobie tam stoi, nie idzie tędy, to będę miał szansę. O, jednak nie zagrał tak, jak myślałem. Nie do końca w sumie też chyba mi się to udało, ale zaraz tutaj wieża się otworzy. Tutaj to mi nic nie da. Dobra, wracam. Wracam na swoje miejsce pokornie. Tutaj będzie trzeba zagrać albo odbić pionka. Bicie pionka chyba mnie bardziej kusi.
Jak ten pionego. Aha, wieża zbija. Ja dzisiaj, słuchajcie, coś słabo, słabo liczę w ogóle. Jakoś tak, no właśnie. Ale może nie jest aż tak źle jeszcze. Skoczek na C2. Troszkę tutaj wzmocniłem skoczka. Król się zasłonił. Dobra, może nie jest tak źle. Za chwilę może zagram tak, jakąś kontrę przywalę. Czuję podskórnie, że coś tu zadziała. Moje odczucia podczas tej gry są takie, że przeciwnik nie wykonuje jakichś piekielnie mocnych ruchów. Takie to jest moje odczucie oczywiście. Pewne rzeczy się czuję. Oczywiście gra w miarę poprawnie. Nie chcę tutaj też jakoś krytykować jego gry, bo moja też nie jest najlepsza, ale czuję, że on nie gra tu jakichś super szachów, o to mi chodzi. Dobra, no właśnie, na przykład pozwala mi wejść tutaj i coś zadziałać. Tu. No to próbujemy, hetman C6. Chociaż taki ruch jeszcze był ciekawy. No dużo możliwości. A, hetman tutaj wlazł. Zmienia trochę postać, może to i dobre. Dobra, mogę też w sumie poczekać. Tutaj grozi mi jakieś bicie, chociaż taki ruch może odstraszyć gońca. Czy taki ruch jest dobry? Ta wieża trochę mi psuje. Ona się nie boi pod wieżę podchodzić. Ciekawe. Ciekawe ciekawostki. No dobra. Lecimy z A3. Zawsze będę mógł zagrać wtedy wieżą na D2. Wprawdzie jest pionek mniej, ale one są zdwojone. No ale pionek mniej. Trzeba też na to zwracać uwagę. Dobra, bijemy. Koniec C5. A, jeszcze mam taki fajny ruch. Mogę coś tam go postraszyć. Tylko pytanie, czy to coś da. Liczę na zasłonięcie się wieżą. Trochę naiwnie gram, ale niech tak będzie. Jeden szach oczywiście nie zaszkodzi, bo zawsze mogę wrócić. No właśnie. Właśnie to było dobre zagranie z jego strony. Trochę mi tego pionka. Skoczki na gońce. No ta wieża tam nie podziałała za dobrze. Wracam wieżą. Nie chcę tracić materiału jednak. Czy to dobre? Okaże się. Przynajmniej intrus z obozu poszedł i się wymienił. Następnie jakoś skoczkiem spróbować tutaj poszaleć, wejść wieżą, ewentualnie z szachem, jeżeli król podejdzie. No właśnie, chyba tak. Tu atakujemy. Ważne, że nie ma szacha. Zbił jednak, zbił. Dobra. Nie no, skoczkiem trzeba. Nie ma się co zastanawiać. No jest pionek mniej. Ale dobra informacja jest taka, że mam pionki na czarnych polach, goniec białopolowy. Okej, okay, muszę zejść teraz królem. Mądrze zejść. Schodzę, grożę teraz tu. Może nastąpić szach, rzecz jasna. No właśnie. Mogę powtórzyć to. No powtórzę. Zobaczymy, czy on będzie chciał powtarzać. Nie powtórzył. Skubany dobrze zagrał. Dam szacha. A wieża F1 nie mogę zagrać. Krzysztof, zwaliłeś temat. Nie no, ale może nie jest tak źle, bo wieża na jeden. Muszę myśleć teraz też o obronie w sumie. Nie mogę nawet tak zagrać, poszaleć. O właśnie, zapomniałem, że wieża F1 nie mogę. Tutaj atakuję. Goniec D3. Bo goniec D3 gram tu. On chyba ma lepiej. No dobra, uciekam tutaj królem, trudno no. Tu cały czas wisi, będziemy musieli się tym pionkiem zająć. Idziemy na całego. Idziemy po zwycięstwo, nie idziemy po żadne remisy. Hmm.
bić po zwycięstwo, Krzysztof, jak taki mądry jesteś. Dobra, lecimy H3, tędy muszę się przedostać. Tu, to tu. Siatki matowe takie tutaj na mnie też szykuje. Ja bym tak grał na jego miejscu. Dobra, tak. Zbicie nastąpi. O właśnie, siatki matowe, bardzo sprytnie zagrał. A mogę to zbić przecież. O co chodzi? Aha, jak zbije, on zbije, to będzie groził po prostu mat. Ale jaja. Zbicie, zbicie tam. Król nawet nie mogę tutaj zbić. Dlatego zagram tu. No w siatkę matową się pakuje. Bardzo źle to wygląda. Skoczek nie ma dobrych dróg. Czyżbym przegrał kolejną partię? Niewiarygodne. Jak słabo gram. Czułem, że on gra źle, ale ja gram jeszcze słabiej, więc taki mamy wynik, a nie inny. No idę tu. Coś tam, co ja mogę zrobić? No właśnie, ale zaraz. To ja zaraz mata dostanę, muszę już utrzymać się tutaj. Totalną wtopę mam. Jak wezmę pionka. Ojej, ojejku, ojejku. Nie grajcie tak w domu, słuchajcie. Spadek formy, a ty grasz speedruna, Krzysztof, więc trzeba speedruna chyba odłożyć na półkę na moment i poanalizować partię. No dobra, zagram coś tam, bo co ja mogę zrobić, no? Niszczy mnie gość. Po prostu mnie niszczy i nie pyta się, czy boli. O, tu. Nie, no bez sensu. Teraz ma pionka, ale to nie ma znaczenia. Te pionki idą. Jak sobie tak dałem? Weź tutaj do obozu. Boli. Boli, moi drodzy. No, przychodzi seria słabych partii, niestety. Tu chcę zagrać i wymienić. Mądrze. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że to mu się uda. Może tak. Nie no, przecież pionek sobie zasuwa. O czym tu rozmawiać? Co? Nie poszedł pionkiem? Chciałem rezygnować. Szach, no to nie ma znaczenia. A, może jeszcze jakiś mat tutaj, coś? Może jakieś cuda? Nie no, cudów nie będzie. Cudów nie będzie, nawet jak zbije wieżę, bo ten pionek tutaj dochodzi. Co on zagrał w ogóle, że tak śmiesznie wyszło? Jeszcze powalczę, tak. Skoro nie zagrał E2, już się chciałem poddać. No szach, proszę pana, i co? Czy E2 idzie oczywiście? Tu to zbije, on E4 musi zagrać. Co on w ogóle robi? On daje mi jeszcze jakieś takie praktyczne szanse. Znaczy nie, no tutaj oczywiście jest wtopa, ale jak daje jakieś szanse, to dlaczego nie skorzystać? Co, jak zagra tu, to w ogóle wezmę tak. Co? O co chodzi? O co chodzi, słuchajcie? Co on zrobił w ogóle? Myślał może, że gońcem tu może. Co on w ogóle zrobił? Pff, co za gość? Nie chciał wygrać. Nie chciał wygrać. No to co ja teraz?
Tu? Czy ja go ogram? Nie, no ja muszę uważać, bo tutaj są siatki matowe oczywiście. Kurczę, chwila, mam trochę czasu. Chodzi o to, że jak zagram tu, to on mi jakoś tam tak zagra i tu wejdzie. Nie, nie może tam. Tu musi. Ja wezmę pionka. Dobra, to chyba działa. Tak. Póki co. Co tu się w ogóle wydarzyło w tej pozycji? Przecież kompletnie miał wygraną. Tu nie może. Chodzi o to, że tutaj jakieś są groźby. Król jest bardzo aktywny. Ja mogę tak zagrać i też chyba nie przegram. Tu. Znaczy, przegrać nie przegram wtedy tego raczej, ale może po tym wygram. Co teraz? No tutaj będzie chciał grać. No tak, to ja wiem. A tu nie mogę, kurczę. Tu będzie groziło, ale mogę jakoś się zasłonić. Tu dam szacha. Może przesadziłem jednak, ale mogę też tak. Tu zbiję i tu zbiję. Też nie powinienem przegrać. Minuta została. Będzie dobry pomysł. Coś przesadziłem. Mogę tutaj chyba zbić. On zbije. Czekajcie. Jak ja miałem tu się bronić? Tak miałem się bronić przecież. Dobra, tak się bronię. Jak tutaj zagra, to będę musiał zbić gońca. Zbiję skoczkiem i nie wiem, co to jest za pozycja. Nie mam pojęcia. Może to jest przegrana? Nie wiem. Przy takim królu bardzo dobrym. Może to remis? Chyba remis, zagram tak. Tak, to może być remis. Nie wiem, czy to jest remis, powiem szczerze. Król jest bardzo aktywny. No, idę. Źle pograłem. Ha, Krzysztof, źle pograłeś. No dobra, muszę uaktywnić skoczka, oddać pionka, walczyć o jakieś błaganie remisu. Trochę przeszkadza mi ten król, że jestem tak tym królem ściśniony, niestety. To jest ten ból. Ale z takiego wora, co miałem wcześniej. Strasznie ciekawe rzeczy tu się dzieją w ogóle w tych partiach. Będzie mi łapał skoczka. Ewidentnie może mi go geometrycznie prawdopodobnie złapać. Ale tutaj muszę się trzymać blisko raczej. Trzymam się blisko. Może mnie jakoś wytępuje, nie wiem, mam mniej czasu. Może tak. Tak by się przydało zagrać. No właśnie, już mnie do parteru tutaj. O, sprowadzi niestety. A, to jest przegrana. Tutaj wystarczy zagrać. No tak, to mam w topę. Za mało czasu, żeby się bronić. Jeszcze tak. O, podstawił. Ha, ha! Ale fart. Nie, no słuchajcie, nie wiem, co się stało w tej partii. Tyle prezentów, co gość mi oddał. Dobra, jeszcze jedną spróbujmy zagrać. Co tam? Masakra, co to była za partia? Gość podstawił. Nie, no w internecie się dzieją cuda. Nie mam pojęcia w ogóle, jak to się wydarzyło. Kompletnie nie mam pojęcia. O co tutaj chodzi? Gość miał wygraną na milion sposobów i nie chciał wygrać. No, ja też, słuchajcie, takie partie przeżywałem nieraz, grając dobrze i mając wygrane pozycje. No i nie wygrywałem, więc doskonale go. 2440! Ale ranking! Chyba najlepszy ranking, jaki do tej pory dostałem.
Mamy to. Dobra, jedziemy ze swoją główną bronią internetową, ale taką krótkodystansową, bo to jest taki ruch, który może kogoś zaskoczyć, albo i nie. Gramy D5. Frank 03040. Niesamowite. 2440. Ale ranking piękny, piękny. Na 10 minut bardzo ładny. No i zobaczymy. Zobaczymy, co tu się wyklaruje w tej pozycji. Król musi bronić pionka. No i sobie gramy w szachy dalej. Gramy sobie w szaszki dalej. Ok. A to wyprowadzimy skoczka. D4. To gońcem sobie tutaj czmychniemy. I E6, żeby goniec miał furtkę, tu przytrzymamy. No i coś będziemy rzeźbić, no co tu dużo mówić. Trzeba coś rzeźbić w tej pozycji. Okej, goniec tutaj. No, grozimy zbiciem tu i matem. Czyli mogę tak. On zagra tu. No i ja wtedy tu. Tu, ojej, 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 to nie wygląda dobrze. Może w ogóle to zostawić, żeby było śmiesznie. To zostawić, tu odbiję. Wygląda bardzo podejrzanie, ale może to się trzyma. Nie mam zielonego pojęcia, powiem szczerze. Bo jak zbiję tu, to on na pewno nie odbije, bo to by było dla mnie dobre. On po wybiciu zagra skoczkiem tu i niestety mój hetman będzie miał ciasno. Ja nawet nie mogę tak zagrać, bo on zbije tu, ja tu, on hetmanem. Właśnie. Otóż to, więc może to zostawić w ogóle. Może zagrać tak. Albo w ogóle tutaj, nie no, chyba hetman. To króle 7. Nie wiem, bardzo ryzykuję oczywiście w tej pozycji. No, taki debiut wybrałem, bardzo, bardzo ryzykowny, więc jak szybko przegram, to wybaczcie. Wziął, oczywiście bije. No, na szczęście nie może ruszyć się skoczkiem. Grożę teraz takim zagraniem. Z jakimś tam nawet wiecznym szachem. Albo i tak, no właśnie. Tu chyba się właduje. Tak, tu się właduje, żeby grozić takim ruchem. Może jakiś sprytny remis. Chodzi o to, żeby też on skoczkiem nie mógł ruszyć, bo grożę matem, bo mógł też skoczkiem tak. Mam figurę mniej. Tutaj. Aha, on chce mi tutaj plasnąć. Taki ruch mi się wydaje, że F6 trzeba grać. Chyba F6. Żeby nie było tu niespodzianek żadnych. Jeszcze się zastanawiam po wybiciu. Wybiciu, jak tak zagra, to w ogóle skoczek wchodzi tu i prawdopodobnie wygrywam. No ale tak, jest teraz takie zagranie zaraz. Dobra. Wszystko jest bardzo sprytne z jego strony. Goniec F1 grozi. Będę tak musiał zagrać. No dobra, wieża na D8. Prowadźmy wieżę do gry na zadymę. Jest figura mniej. Goniec F1, rzecz jasna będzie. No to hetmanem odejdziemy. O! Jeszcze w ten sposób skubany zagrał. No, co zawodnik 2400, to zawodnik 2400. A czy taki ruch przechodzi? On tak. Ja. Tak, wtedy wygrywam. Wiecie co? Czy ten ruch działa? Znaczy inaczej, bo jak tu, 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 to on może też mi zbić tu. Dużo stracę materiału. Co mam do stracenia? Zabawmy się. Niech będzie skoczek E5. Chodzi o to, żeby on tu zbił i dostanie mata. Więc on nie może zbić skoczkiem, to jest pewne. Pionkiem jak zbije, to gram tak.
Jak zbije mi tu, no właśnie, i co teraz? On musi wybić. Ja wybiję, on mi zbije tu. I finalnie będę miał bardzo... Coś jeszcze więcej znalazł? No nie wiem, czy on coś tutaj znalazł. Aha, po prostu najpierw wybił na F6. Ale czy mi się gorąco zrobiło, słuchajcie. Gorąco, co tu się w ogóle wyrabia? Zbił. No właśnie. Właśnie, oddał hetmana. Dobrze zrobił. Bo finalnie wyszło tak, że ja mam teraz hetmana za... wieże i trzy lekkie. Jak nie dam mata, to przegrywam. I co, ja muszę tak grać w ogóle? Czy tak? On tutaj tak nie może, bo tak mam. Tutaj wchodzi. Lala, Krzysztof, no to chyba ci kombinacja nie wyszła. No dobra, zagram B6. Może on nie widzi tego wariantu. Jak zagra tu, to ja zawsze mogę tak zagrać. Ale nie, to on mi zbija. No dobra, przegrywam. Nie wyszło tym razem. Tym razem nie wyszło, bo chodzi o to, że jak ja zagram tu i on zagra tu, to grozi wzięcie tak z szachem i bierze mi hetmana. No tak, on ma dużą przewagę teraz po prostu materialną. No ale nie mam wyjścia, bo jak zagram tu, no to przegrywam mimo wszystko. Zagram tak, on zagra tu. No mocny był, mocny. Może rewanż będzie chciał zagrać, zobaczymy. To zagrałbym jakiś ludzki debiut. A, jednak tak. No to ciekawe, mogę zbić, on zagra tu, weźmie mi wieżę. Wyjścia nie mam. Niestety wyjścia nie mam. Tak, on tu, zagram tak i tak spróbuję. Szybkie zagranie, no tutaj goniec D3 raczej go tam trzyma, a tu jeszcze będzie mi atakował. A, no właśnie. No właśnie. Hetman miał ucieczkę w razie czego. No to jest oczywiście przegrana. Za duża przewaga przeciwnika. Za duża się zrobiła. Nie mam żadnych szans nawet na kontrę jakąś taką sensowną. O proszę bardzo, nawet w ten sposób. Oczywiście jeszcze zrobię kilka ruchów. O, i to jest bardzo ładne zagranie z jego strony. No muszę go tu chwalić za każdym razem, bo nie daje mi gość żadnych kompletnie szans. Co, zbije tu i co? I nic. Skoczek nie ma konkretnych odejść. O, środek chciała grać, nie? Takie pozycje. Dobra, zbije na aferę, no bo co ja mogę zrobić? Zagram tu hetmanem i tyle w temacie. On mi jakiegoś tu mata wpakuje za chwilę. Koniec gry. Jadę hetmanem. Tyle. Licząc na wiecznego szacha, którego oczywiście nie ma, bo nawet w tym momencie nie mogę dać żadnego szacha, więc ogromną przewagę sobie przeciwnik tutaj zrobił. A, wydawało mi się, że ten wariant jest ciekawy. No, kurczę, blade. A, bardzo sprytne zagranie, bardzo sprytne. Jak zbije, to tutaj. No dobra, trzeba się poddać. A może rewanż? Może rewanż. Jak się zgodzi, to jeszcze zagram. To będzie długi odcinek. Nie sądzę, że się zgodzi. To jakiś młody zawodnik ogarnięty. No widać ranking porządny. O, ale gra. Super, super, super. To może rewanż w końcu, bo dzisiaj dwie porażki, a powinny być trzy. Więc liczę jako trzy porażki, czwarta partia. D4, D5. Ok. C6. Brona słowiańska. No dobra, ćwiczmy. Ćwiczmy z mocniejszymi. Skoczek D2 niech będzie. Skoczek H4. Atakujemy tego gońca od razu. Jest taki wariancik. Dobra, tak można oczywiście. F3. I tak. Koniec nie ucieknie. Hetman tutaj. To można G3. Okej.
Ja tutaj G3 sobie zagramy, żeby pionek bronił i w odpowiednim momencie po prostu tego gońca wezmę. Potem grając w sumie, nie wiem, może goniec D3, może goniec G2, goniec G2 chyba. Tak, walka o centrum. To jest zrozumiała sprawa. No dobra, wezmę tego gońca najpierw. On mi podważa tutaj moje centrum, zbije na D5. Pozycja może wyglądać dziwnie, ale mam parę gońców, tylko muszę najpierw je wyprowadzić. Pytanie, czy skoczkiem zbije? Pionkiem jednak. Okej. Jakiś taki ruch może spróbować. Dobra, może taki szybki szach, żeby zrobić roszadę. Albo król F2 w sumie. Nie, no chyba roszada. Zresztą zaraz zobaczymy. Nie, no chyba zrobimy roszadę. W końcu zdążyłem z tą roszadą. Oczywiście bicie. Dobra, tutaj sobie gońcem, a może sprowokuję go i zagram tak. Goniec E2, na spokojnie. Na spokojnie, może będziemy tutaj suwać. Czy C4 jest dobre może? Wtedy skoczka będzie trzeba przerzucić tutaj. O, tutaj zbiję tu i tu mi mocno atakuje, sprytnie. Skoczek B1. Niech was nie zdziwi ten ruch, to jest takie też typowe posunięcie, po prostu skoczek na D2 już stał źle. Nie miał dobrych pól, więc wolę zagrać na B1 i zagrać sobie na C3, żeby uderzać w centrum. Będzie to swobodniej wyglądało, tym bardziej, że goniec tu pilnuje, więc... dobra, widzę groźbę śmiertelną, ale zawsze mam takie posunięcie, więc się tego nie boimy. Gramy skoczkiem. Niech sobie tam wchodzi ten hetman, zagramy tak, gońca przerzucimy. Tam będzie dobrze. Dokładnie. Pytanie, czy tutaj za bardzo nie chcę A3. Jeżeli tak, to tak i tak. Tam skoczek A4. Można grać po ludzku jakoś w szachy? Można, nie? Ale dzisiaj długo, słuchajcie. Tak, tak. On czeka tutaj na wybicie. On tutaj się czai. Nawet teraz na wybicie się czai. Jak zagram tak, to skoczek będzie miał opcję, ale nie do końca w sumie. Bo jak zagram tak i on mi tutaj zagra, skoczek pójdzie, zagra mi tu, ja tu i skoczek E4, będę miał problem, tak. Musiał bardzo dobrze liczyć, może na G3 będzie działało, no właśnie. Może tak w ogóle zagrać? Wygląda sensownie. Hetman pójdzie tu do obrony. Potem goniec D2 i tam powolutku będziemy się tymi figurami wyprowadzać. Dobra, zrobił roszadę, czyli się tutaj trochę pozmieniało. Pora chyba te figury wyprowadzić. Oczywiście ten ruch jest za naczu. Ten ruch mi się podoba, bo nie wpuszcza na C2. No C4 może być. Jak zagra, to zagra. To zamkniemy trochę pozycję. Tutaj sobie pójdzie goniec. No, nie przebił się przeze mnie na szczęście. I teraz hetman F2. Nie przebił się. Na szczęście się nie przebił. Czuję tutaj już stabilność w tej pozycji u siebie. Ale czy ja mam jakieś możliwości, żeby tutaj go ugryźć? Nie wiem, skoczek B6 mi się podoba. No właśnie, słyszą. Tutaj wchodzi skoczek. Jak zagram tak, to mi wtedy C4 przygrzmoci. Ale chwila. Mogę zagrać tak po prostu. Wieża E1, jak wejdzie tutaj, to po prostu goniec C1. Tu pilnuję. Będę miał opcję też na B3, więc poczekam, co on zrobi. W ostateczności tego skoczka walnę, ale to też nie będzie dla mnie jakieś super fajne. Ale w ostateczności na razie goniec na C1 i tutaj pilnujemy. No kurczę, czuję jakbym grał z maszyną. Znaczy, ja niczego nie sugeruję absolutnie, ale czuć w jego posunięciach tą siłę. Okej, może tak i tu będzie grozić. Nie, to jest fatalny pomysł. Może tak w ogóle. Uciekaj, skoczku. Jak skoczek ucieknie, zagram tak. Jak tak, to tak, zablokuję. Też ta blokada nie do końca. Może będzie taka super. Ale muszę już tak zagrać, nie mam wyjścia. Tam bicie było możliwe, ale tu skoczek też wisiał.
ale jestem dobry. Skoczek wisiał i teraz u mnie wszystko wisi. Podstawiłem. I to tak bardzo źle. Masakra po prostu. Tak muszę zagrać. On tu, ja tu. Nie no, bzdura kompletna. Dramat. No tak podstawić, no wiecie co? No zniszczył mnie gość. Ale dzisiaj macie ze mnie ubaw. Masakra. Co? Aha, bo jak zbiję tu, to tutaj, cwaniaczku. Tam odbijesz skoczkiem i goniec C5 będzie groziło. Ale cwaniak, cwaniak, cwaniak. No cóż, gram bez piona, gram tak, żeby nie było niespodzianek. No tak parę gońców nie pomoże, wziął pionka i się cieszy. Kto by się nie cieszył? Bardzo szybko i dobrze gra. Jak w masełko. Czuję tutaj wielką siłę przeciwnika. Tu są groźby, niech sobie będą. Gram tak mimo wszystko. Jak wejdzie tutaj, to oczywiście bicie z szachem i potem tutaj, więc na D3 chyba nie może zagrać. No właśnie. Teraz może. No ale... Po prostu tu, to tak chyba. Tak chyba muszę w sumie. Goniec A7. Oj, to wygląda wszystko bardzo źle. No ale królewo odejdę. Robię co mogę w tej pozycji. Staram się. Skoczek stoi fatalnie. Jeżeli tak, to chyba tak. Kolejna wieża tam ma wejście. Na szczęście goniec jest, ale tutaj. Aha, po tym ruchu jest coś takiego. No niesamowicie mnie niszczy. Czuję się kompletnie zajechany w tej pozycji. Szukam jakiejś alternatywy typu tutaj. No taki ruch to w ogóle już tak się nie chce zagrać. Bardziej tu. Tak zrobić? Ha. Jej, jak on to szybko policzył. W ogóle niesamowite. Jak on szybko gra i dobrze. Aż podejrzanie to wygląda, wiecie. Znaczy, dobra, ja może przesadzam, bo jestem słabym szachistą. Chodzi o to, że jak zbiję tu i tu i tu, on zagra wieżą i daje mi mata. No daje mi mata, bo tu odchodzę. No niesamowicie tutaj to u niego wygląda. Tak? To da szacha i po mnie. Nie, no po prostu dramat. Tu? To wejdzie tu. Ha! I przegrywam. Nie no, masakra po prostu. Nie wiem jak to się stało. Wejdzie tak. Po ptokach. Nie ma co grać. Grozi przede wszystkim wieża E2. No pfff. Tak. Tak, tak, tak. Widły. Biorę tu. On tu, ja tu. On tu, jestem bez jakości. Mniejsze zło, ale to jest kompletnie przegrana również pozycja białymi. No ale co ja mogę zrobić? No, bije. No. Co ja mogę zrobić? No. Szybkie zagranie. To jest oczywiste, dlaczego on tak długo myśli. A, inaczej sobie zagrał. Naprawdę? A tutaj? O co w ogóle chodzi? Aha, teraz wieża E2 i hetman jeszcze włazi tu skubany. Nie no. Niesamowite. Niesamowite, jak on znajduje piękne, dobre ruchy. No, po partii.
Nie wiem, o co chodzi, ale aż sprawdzę tego gościa sobie na szybko. Może jest ok, tak. Ja po prostu słabo gram, ale naprawdę czułem, jakby grał. No co, w Blitzu ma 1400, Bullet 1400. Tu nie widzicie pewnie z tej strony. Szybkie 2449. 16 porażek również ma. Aha. Nie wiem, co mam myśleć na ten temat. Nie wiem. A może po prostu mnie ograł. Nie mam pojęcia, ja się tam nie lubię zajmować tam takimi rzeczami. No dobra, trudno. Widzieliście dzisiaj speedruna, 4 partie. Powinienem 4 przegrać i jedną ledwo na farcie. Nie mam pytań. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć.